trenerze, proszę o jakąś krótką ocenę mecz. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren, że u siebie zespół Oskara punktuje i potrafi zabierać ekipom, które mówią o awansie. Tutaj mówiłem przed Hutnikiem 1-1 i gdzieś tam widzieliśmy to spotkanie. Mogli też również wygrać to spotkanie. Znaliśmy atuty, wiedzieliśmy na kogo, na których zawodników przygotować się. Wiedzieliśmy, że stałe fragmenty gry będą kluczowe i tutaj bardzo mocno uczulaliśmy na Czernotę i chyba bramkę strzelił nawet na 1-0. Natomiast odnośnie naszej gry, no ogólny mecz dobry, albo nawet bardzo dobry, szybki, z niezłą jakością i z jednej i drugiej strony. Natomiast żeby wygrać spotkanie, trzeba trafiać w ten biały prostokąt. My dzisiaj ten prostokąt omijaliśmy bardzo mocno, bo tych strzałów czy w pierwszej, czy w drugiej połowie mieliśmy i albo mieliśmy je blokowane, albo nie trafialiśmy w bramkę, bo tak jak przypomnę sobie na szybko, na gorąco, to nie kojarzę jakiejś obrony bramkarza drużyny gospodarzy, żeby musiał wejść na jakieś wyżyny swoich umiejętności i tutaj na pewno tego zabrakło, bo tych sytuacji, po których mogliśmy strzelić bramkę, bo w mojej ocenie było bardzo dużo i niestety, jeżeli się nie trafia w bramkę, no to ciężko wygrać mecz. Witam serdecznie, na wstępie bardzo gratuluję moim chłopakom tej pracy, którą wykonali na boisku, pod względem na pewno założeń taktycznych, ale też determinacji fizycznej przez cały mecz. Mecz z perspektywy pierwszej połowy na pewno na remis. Byliśmy świadomi tego, że druga połowa może nam stworzyć sytuacje możliwe do finalizacji. Wiedzieliśmy, że w tej drugiej połowie na pewno będą większe przestrzenie do tego, żeby te sytuacje się pojawiały. No i, że tak powiem, z takim założeniem wyszliśmy po tej przerwie, bo tak jak wspomniałem, pierwsza połowa na remis, druga bardzo fajnie wykonane stałe fragmenty gry, które zdecydowały gdzieś o tym wyniku. I myślę, że po tym strzeleniu bramki jednej, drugiej, oczywiście Legionowia miała może nie swoje sytuacje, bo ja nie znam tego, że to nie były jakieś sytuacje klarowne zdobycia bramki, ale na pewno przejęła inicjatywę w pewnej części meczu i tutaj możemy mieć uwagi do siebie. Jednakże mimo wszystko uważam, że to był kontrolowany gdzieś przebieg tego momentu, gdzie ta Legionowia rzeczywiście gdzieś tam nas delikatnie zepchnęła do defensywy. Finalnie mogliśmy się pokusić jeszcze w końcowej fazie meczu o kolejną bramkę, trzecią, bo ku temu były chociażby dwie, trzy sytuacje na pewno już po całkowitym otwarciu się zespołu gości. Panie trenerze, taka ostra męska gra sportowa, tak? Tak, zdecydowanie. Znaczy, dużo kartek. No ale nie powiedziałbym, że to była jakaś gra nie fair. To była rzeczywiście, tak jak tutaj pan wspomniał, to była twarda, męska gra gdzieś na pograniczu rzeczywiście często faulu. No jedna sytuacja rzeczywiście tutaj z Patrykiem Czarnotą, którą na pewno musimy obejrzeć, bo ta sytuacja była bardzo trudna. Teoretycznie na zawodnik bardzo mocno poturbowany, a otrzymuje żółtą kartkę, więc tutaj no, akurat do pewnej analizy to sobie prześledzimy. Ale tak jak wspomniałem, no dużo, dużo twardej gry, ale nie wynikającej, broń Boże, z jakiejś tutaj pazerności na faule, tylko po prostu bardziej z pazerności na zdobycie bramki, sytuacji, momentu na boisku.